Nareszcie jest mój! Należy do mnie! O, błagam! I tak nie poradziłbyś sobie z tak silną mocą. Ale zapewniam cię, że ja dokładnie wiem, co robić. W końcu nadszedł czas, bym zajęła należne mi miejsce jako najpotężniejszy ognisty alikorn na świecie! To znowu ty? Ile razy mam ci powtarzać? Wynoś się stąd! Już nic nie będzie w stanie mnie powstrzymać. Oj, był szoporożec? Chyba się mylisz, Pip. Kucyki, pamiętacie jakiegoś szoporożca? Nie pamiętam ani trochę. O, Zipo, przestań mi wciąż przerywać. Zaraz będzie najlepsze. Wtedy Misty zaczęła biec przez całą Equestrię, znaleźć swoich przyjaciół i przekazać im tę straszną wiadomość. Szybko, chodźcie! Widziałam, jak ktoś porywa Sparkiego! Co? Porwanie? Co ty opowiadasz? Dokąd go zabrał? To nie może być prawda! Mów, Misty, w którą stronę poszli? Powiem, ale musimy działać szybko. Czy Misty uratuje smoka? Czy zaprowadzi do niego kucyki, zanim nie będzie za późno? Nie wiem, jak było z tym ratowaniem, Pip. W sensie, ja również odpowiadałam za to, że Sparky został porwany. No wiesz, pomagałam przecież Opalin. Nie martw się, Misty. Najważniejsze, że w odpowiednim momencie podjęłaś słuszną decyzję. Wybrałaś przyjaźń. Tak, zdradziłaś Opalin, by nam pomóc. To było odważne. I dostałaś prawdziwy, uroczy znaczek w miejsce tego, który ciągle rysowałaś. Zrobiła tak. Piu, piu! Kabana! Waza! A potem jeszcze znowu piu! Na serio, byłaś niesamowita, Sunny! Pokazałaś taką siłę! Kucyki, błagam, czy mogę dokończyć tę pitką historię? Sorka, Pip. Pełna mocy, bohaterka Sunny Starscout spojrzała z góry na potworną Opalin. To ty jesteś tym złym alikornem, prawda? Nie do końca. Za sprawą waszego smoczka i jego smotego ognia nie jestem zwykłym alikornem. Jestem ognistym alikornem! Ale nie posłuchałaś. Ach, jesteś żałosna. Żaden kucyk nie może... Co? Pączki? A ja wtedy piu, piu, a mam, bam! Zobaczysz, jak ci przypączkuję, Opalin! Skumałaś, przypączkuję pączkami. Łazam! Piu, piu, piu! Au! Easy! Ale to są pączki dla Clean Melody! A w ogóle, to ty nigdy nie strzelałaś w Opalin pączkami, Iz. Nie strzelałam? Ha. A tak, może masz rację. Tak świetnie opowiadasz historię, Pip. Chyba trochę mnie poniosło. Dobra, mów dalej, śmiało. Sunny i Opalin toczyły za sobą epicką bitwę. Nie poddawaj się, Sunny! Jesteś najbardziej czarodowym kucykiem, jakiego znam! Mam Sparkiego! Wiejemy stąd! To nie powstrzyma mnie! Zawsze! Okej, Pip. Może już wystarczy na dziś tych strasznych historii? O, przepraszam, Sparki. Nie chciałam cię przerazić. Jeszcze nie wróciłeś do siebie, prawda, maluszku? O, nic się nie bój, Sparkeroni. Sunny załatwiła tego złego kucyka Opalin. Nie będzie już nam dokuczać. Prawda, Sunny? Tak. Nie martw się. Z tą mocą bardzo ci do twarzy, Opalin. Kucyki nie mają żadnych szans.